Cześć wielorybie. Cześć wszystkim, z tej strony Martyna i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Już dzisiaj nie wiem w ogóle, czemu nie mogę sobie gry zapisać. Strasznie mnie to irytuje i patrzę, no próbuję sobie... nie wiem co jest, zobaczymy później. Ale przeczekałam sobie do następnego dnia i napisaliście, że chcecie test psychologiczny, więc go sobie zrobimy tak z ciekawości. I idziemy dalej podrywać naszego chłopa, słuchajcie. Niektórzy chłopcy będą się popisywać, kiedy tylko będziesz w pobliżu, inni będą ci ignorować, ale nie spuszczą cię z oka. Zastanawiałaś się kiedyś, co w takich momentach myślą? Może masz zmysł, dzięki któremu wiesz, o co im chodzi. Nasz test pomoże ci się przekonać. O mój Boże. W ogóle piszcie swoje odpowiedzi, bo ciekawe, co wam by wyszło. Mnie to bardzo ciekawi, co wy o tym sądzicie. Musisz przedyskutować coś ważnego ze swoim chłopakiem, ale spowie ci w obecności swoich przyjaciół ciętą ripostą. Co ty na to? Nie pozwolę się tak traktować. W tej chwili z nim porozmawiam. Jeśli chce, może zgrywać macze przed swoimi przyjaciółmi. Bardzo mnie skrzywdził, nie rozumiem go. Na szczęście mam przyjaciół, którym mogę się wypłakać. Oczywiście chcę się popisać przed przyjaciółmi, ale później dam mu do zrozumienia, że postępuje paskudnie. Tak, mnie nie wolno. No, będę płakać. W sensie, tak. W końcu randka z chłopakiem, który ci się podoba. Spędzasz mnóstwo czasu przed szafą, wybierając odpowiedni strój. Myślisz, że on się tak postara? Nie mam pojęcia, nie wyobrażam sobie takiej sytuacji. Tak, słuchajcie, nikt nie chce ze mną randkować. Nie ma szans, chłopcy nie są tak próżni jak dziewczyny. To jak zawsze wygląda, wskazuje, że bardzo dba o swój wygląd i pewnie będzie wyglądał doskonale na naszej randce. O mój Boże, nie wiem. Nie wiem, nie mam pojęcia. I feel... głupio dzisiaj. W twojej klasie jest bardzo fajny nowy chłopak. Podczas przerwy zauważysz, że cały czas na ciebie patrzy, ale nigdy nic nie mówi. Co o tym sądzisz? Może jest nieśmiały, boi się wykonać pierwszy ruch. Jeśli czegoś ode mnie chce, powinien mi to powiedzieć. Gapienie się na mnie działa mi na nerwy. Jestem ciekawa, muszę do niego zagadać. O, totalnie opcja druga, słuchajcie. Masz randkę ze swoim chłopakiem. Spóźnia się 20 minut, ponieważ chciał zobaczyć końcówkę meczu. Jak reagujesz? Mam już tego serdecznie dość i zapytam go, co jest ważniejsze, piłka nożna czy ja? Zapytam go po prostu, jak poszedł mecz. Mógł mi po prostu powiedzieć, wtedy moglibyśmy się spotkać później. Jest, fakt, fakty. Co według ciebie chłopcy jako pierwsze zauważają dziewczyny? Figura, oczy, charakter? Figura, totalnie. Czy dałabyś chłopakowi kwiaty na urodziny? Może nie ogromny bukiet, ale każdy lubi ładne kwiaty. Nie, chłopcy nie znają się na kwiatach, zależy od chłopaka. Zależy od chłopaka, może niektórzy lubią kwiatki. Chłopaki nie płaczą, co sądzisz o tym stwierdzeniu? Nieprawda, chłopcy też potrafią być szczęśliwi, jak, wrażliwi tak jak dziewczyny. Stuprocentowa prawda, nie można się tak uprzedzać, nie wszyscy chłopcy to macza. Uważam, że każdy może być wrażliwy. Twój chłopak zaprosił cię na wspólne oglądanie najnowszego filmu akcji, a ty przyniosłeś film miłosny. Czy możesz go skłonić, żeby zmienił zdanie? Może, ale dlaczego po prostu nie obejrzymy obydwu filmów? Wtedy oboje bylibyśmy zadowoleni. Jestem pewna, że daruję sobie swój film, aby sprawić mi przyjemność. Nie muszę nawet próbować i tak powie nie. O mój Boże, to jest coś na zasadzie... Jestem dziewczyną, która nie potrafi sobie poradzić w tym, że jest w związku. Tu jest... Jestem dziewczyną, która musi być najważniejsza, a tu jest... To takie, no jasne, że tak, no ja bym obejrzała oba, no. Nawet chłopcy miewają pryszcze, czy wyobrażasz sobie, żeby z tego powodu używali makijażu? What the fuck, co to za pytanie, dlaczego? Nie wiem, wszystkie gwiazdy to, nawet nie czytam pozostałych opcji, bo... Och. Gratulacje, jesteś w stanie przejrzeć chłopców na 100% i potrafisz postawić się na ich miejscu. Nie przeraży cię normalna rozmowa, bo zdajesz sobie sprawę, że chłopcy często ukrywają swoje prawdziwe uczucia i zgrywają macze, ale co najważniejsze, nie jesteś głupia i wiesz, co im się podoba w dziewczynach, a czego nie trawią. To daje ci wielką przewagę w kontaktach z chłopakami. Jezus Maria, powiem wam, może w tym jest problem, słuchajcie, może w tym jest problem, dlatego tak mi ciężko idzie, bo ja może za bardzo, nie mogę z tego, szczerze, byłam pewna, że kompletnie to, brzydko mówiąc, zwalę, a tu się nagle okazuje, że to ja jestem ekspert od randkowania, kochani, więc patrzcie, róbcie tak jak ja, widzicie, ja jestem najmądrzejsza. Dobra, mamy 12.16, żadnych nowych ciuchów, słoneczko, widzę, coś ci tutaj troszeczkę spadło. W sumie jabłko masz na wysokim poziomie, rodzice cię lubią, koleżanka też, bo trochę się tu tym zajęłam. Potrzebuję słoneczko zrobić, tylko to chyba tutaj, co? Dobra, to niech sobie ona posłucha trochę muzyki, bo jakaś tak nie za bardzo jest chyba w sosie dziewczyna. No i patrzyłam sobie, co ja ostatnio zrobiłam źle. I mi się wydaje, że jedyną opcją, jaką teraz mogę zrobić, to po prostu pójść tam jeszcze raz i zagadać do typa jeszcze raz, no bo w innej opcji, słuchajcie, nie widzę. Przejdziemy się... Słuchajcie, najpierw tutaj do samochodu, umyjemy znowu samochód, bo z tego co mi się wydaje, ostatnio wam pokazywałam, jak się samochód myje. I jeszcze zajmiemy się pieskiem, bo chcę wam też pieska pokazać. Ogólnie bardzo mnie cieszy to, że tak się seria przyjęła i że lubicie ją oglądać, bo ja kocham tą grę seryjnie. To jest całe moje dzieciństwo i zastanawiam się, czy zrobić z niej maraton, tak jak kiedyś robiłam z Akademii.
wiecie, no, Akademii, no, z tej starstablowej Akademii Gwiazd. Bardzo bym chciała, więc piszcie, co sądzicie o maratonie. Maraton polega na tym, że przez całe 5 dni od poniedziałku do piątku jedyne filmy, jakie się pojawiają, to właśnie filmy z tej gry. A wydaje mi się, że na pewno by wystarczyło, więc jeżeli naprawdę jesteście zainteresowani, to sprawdźcie. Z tobą nie chcę gadać na razie, bo będziemy się pewnie widzieć później. Ogólnie, jak tak sobie patrzyłam na wiadomości od psiapsi, to dalej nic niestety nie ma, więc moja psiapsi ma mnie gdzieś. A tu w ogóle mamy statystyki, nie? Więc patrzcie, jestem wykształcona, jestem oryginalna, jestem freestyle. Wow! I Bella ma, tak, to wszystko mamy w Bella. Wszyscy się cieszą, bo królowa w ogóle, nie wiem czy wiecie, ale jest nowa opcja wspierającego. Wszystkim wspierającym dziękuję i zapraszam was również na NB. Oj, ogólnie to polega na tym, że musicie klikać w momencie, kiedy on nachodzi na ten zielony kawałek i on strasznie szczeka. Sium! To nie jest totalnie opłacalna robota, później powiem wam szczerze, są bardziej opłacalne prace, ale to najlepiej iść do centrum handlowego, bo tam rzeczywiście można coś fajnego zrobić. Ale z tego co mi się wydaje, trzeba rzeczywiście postać wykształcić jakby i wtedy ona bardziej ogarnia co i jak. Więc polecam wam rzeczywiście czytać te książki w pokoju głównej bohaterki, bo to... Boże, jaka jestem ślepa, ja w ogóle nie klikam w to, co jest ze mną nie tak, halo! Czy ja nie umiem klikać w zielony... Nieważne. Pies wyprowadzony, wysikany, 53 hajsu mamy. Tam możecie zbierać śmieci, ale że jedynym śmieciem jestem ja i mój chłopak, który mnie nie chce, to idziemy, słuchajcie, do centrum handlowego, chyba się wybierzemy od razu. Chociaż nie, czekajcie. O, tu może ona pogłaskać kotka, ale nie wiem, co jej to da. Czy to jej dawało słoneczko? Nie, to dom. A czemu dom, skoro to nawet nie jest twój kot? W sensie, to nie ma kompletnie sensu. Tu jest fajna miejscówka, jakieś imprezki się tu dzieją. Ale nie, my, bo on jest ogólnie tam w ekipie ekorolkarzy, ale zobaczmy, czego przypadkiem, słuchajcie, nie ma tutaj na terenie centrum. Chociaż nie wiem, czy da się przejść ze szkoły, albo dobra, przejdźmy najpierw koło szkoły, zobaczmy, co się dzieje w szkole, bo szczerze mówiąc, totalnie nie wiem, czy ten gościu w końcu będzie chciał się ze mną spotkać, czy nie. Bo to dziwne było, w sensie, wiecie, ja używam zawsze wszystkich opcji dialogowych, bo chcę zobaczyć, co się stanie. A z tego, co pamiętam, niestety to chyba nie była dobra opcja, przynajmniej nie w tej grze. Ogólnie w parku też można było robić jakieś rzeczy z tego, co tam widzę, ale totalnie nie pamiętam jakie, więc kiedyś musimy się przejść i to obczaić również. Ale teraz mój chłop jest ważniejszy, tylko że go tu nigdzie nie ma. Halo, czy są tu jakieś randomy, które chciałyby ze mną pogadać? No. Oczywiście najgłośniejsza szkoła w ogóle, wow. Hitów. Dobra, tu nic nie ma. Co to było w ogóle? Co to jest? A, tutaj występy są. No tak, zapomniałam. Tylko nie pamiętam. Słuchajcie, my tu jeszcze przelecimy wszystko. Tak naprawdę wszystko jest przed nami, bo chcę wam tą grę pokazać jak najlepiej. A co to jest? Praca. Umyj samochód. Okej, pomóż w kawiarni. Aha, tu chyba jest pokazane, co musimy mieć, żeby robić te poszczególne rzeczy. Słyszałam, że pomoc w kawiarni jest spoko. I co tutaj? Dwa umysły, jakby jeden ten diamencik i... Aha, czyli to jak jesteśmy ubrane, dobrze rozumiem? To jak jesteśmy ubrane też wpływa na to, co możemy robić w robocie? Tak, słuchajcie, czyli na przykład musiałabym dobić sobie więcej, nie wiem, elegancji. O, wow, a z czego można zarobić najwięcej? Z tego co widzę, najwięcej można zarobić z tych właśnie pracy tutaj. Gazeta jest strasznie taka średnia, powiem wam, wyprowadzanie psa, no to wiadomo jak wygląda. Rysowanie obrazka jest spoko, więc sobie tutaj spróbujemy pocisnąć. No, widzicie, czyli jednak jest tutaj jakiś poradnik, co można rzeczywiście robić. Dobra, biblioteka nas nie interesuje, bo my wystarczająco mądre jesteśmy. Idziemy zagadać do mojego chłopa, który mnie nie chce. Na ten moment, czemu mnie nie chcesz? Co zrobiłam nie tak? O. Tam, to najlepszy kumpel przywódcy ekorolkarzy. Zapytaj jego. A mogę z nim jeszcze w ogóle coś... Dziś nie jest dzień na jeżdżenie na desce. Ekorolkarze właśnie udali się... No dobra, centrum handlowe, dzień nie na jeżdżenie na desce, a ty? Świetny, masz tenisów? Dobra, to ty, który nie masz hajsu na moje tenisówki. A czy wy, koledzy, macie mi coś do powiedzenia? Nie? A ty? O, ty możesz... Próbowanie nowych rzeczy to o co chodzi, ale... Tak, ja nie jestem pozerką, ja po prostu chcę do chłopaka, no... Cześć! Jesteś tu nowa, prawda? Tak, jestem tu nowa! Pozer, randka, nieszkodliwe kłamstwo. Jakie opcje ja w ogóle miałam wcześniej? Czekajcie, ja to muszę sprawdzić, bo ja sobie nie ufam. Nie chcę znowu, że tak powiem, zepsuć wszystkiego. Słuchajcie, zdecydowałam, że pójdę sobie do kina, tak żeby nie było, bo ona ma tragiczne teraz, że tak powiem,
jak wam to powiedzieć... Miłego filmu! O, dzięki mordo. Tragiczne ma to słoneczko i chciałam, żeby troszeczkę sobie to podreperowała i powiem wam szczerze, że oglądam sobie komentarze, w ogóle jakieś poradniki, co ja mam zrobić, żeby tego chłopa poderwać w końcu. No i na razie jest... Jest totalny dramat, no bo jakby brakuje mi ciągle czegoś, brakuje mi jakichś statystyk, żeby chyba odblokować kolejną jakby rozmowę z tym typem, który tam nie chce sprawić, żebym się spotkała ze swoim chłopem. Ale kompletnie nie wiem, w którą stronę tutaj iść, bo tutaj nic się nowego cały czas nie odblokowywuje. Cały czas mamy to samo i zastanawiam się, jak ja to w ogóle powinnam wykombinować, bo tak, tutaj mamy znowu test psychologiczny. Tutaj chyba znowu nic kupić nie możemy, bo praktycznie nic się nie zmienia, ale mam plan. Tak, bo słuchajcie, nagrywam to wtedy, kiedy mam urodziny. W ogóle bardzo wszystkim dziękuję za prezenty i w ogóle za te wszystkie urodzinowe rzeczy, które do mnie mówicie. Ja w ogóle jestem mega, mega wdzięczna, że ktokolwiek mi mówi takie rzeczy. I amen love, więc bardzo wam dziękuję. Ej, no praktycznie robimy to samo. Okej, słuchajcie, to jest hit. Okazało się, że przez cały ten czas on nie chciał ze mną gadać tylko dlatego, że miałam ubrane nie te tenisówki, co trzeba. Nie miałam ubranych tenisówek z oryginalnością i dlatego on nie chciał, żebym ja się pokazała mu i sprawdziła, jak mi pójdzie jeżdżenie na desce. Więc teraz możemy to zrobić i w końcu mu pokazać co i jak. Więc bardzo się cieszę, ale powiem wam szczerze, że jestem tak na siebie zła. I też dobra robota! To było świetne, szkoda tylko, że nikt z ekorolkarzy tego nie widział, wszyscy sobie poszli. Ale niedługo odbędzie się tu impreza Prędkość i Styl. Chętnie cię zaproszę, tylko postaraj się założyć coś innego, bo będziesz rzucać się w oczy. Patrzcie, jaki miły w ogóle! Postaraj się założyć coś innego, bo będziesz rzucać się w oczy. Tak, czyli jeżeli chcecie buntownika i w ogóle zwracajcie uwagę na to, że jesteście dobrze ubrani w tej grze, bo jak widać, to wszystko przez to, że miałam ubrane buty, które nie dawały żadnej statystyki i moja postać, że tak powiem, jakby on... Ja wybrałam opcję z randką, znowu, tylko wy tego nie widzieliście, bo chciałam zobaczyć, bo mogłam z nim pogadać znowu, po prostu jak tu weszłam jeszcze raz, okazało się, że nie musiałam czekać do następnego dnia, ale tym razem powiedział mi, że mam pokazać, na co mnie stać, a nie kazał spadać, więc słuchajcie, udało się. Moja psia mnie zaczyna powoli nienawidzić, ale mam ją gdzieś na ten moment, bo faceci, nie no, pamiętajcie, zawsze psia nad facetami, ale my tutaj akurat się musimy postarać. Dobra, tu, czy mamy jakieś topy nowe? O, mamy top z oryginalnością, to go sobie kupimy. Dobrze, że słuchajcie, troszeczkę popracowaliśmy, bo o, oryginalność kolejna. W ogóle, wow. Będzie pasować chociaż do siebie, jedyny taki plus. Teraz pytanie, o mój, tu jest elegancja, tu jest romantyzm. W ogóle powiem wam szczerze, mega podobają mi się te ciuchy i jestem wielką fanką tych ubrań, naprawdę. Ale jest jeden jedyny problem, one kosztują w cholerę dużo, więc teraz pójdziemy sobie znowu te płyty poukładać, bo powiem wam szczerze, że to jest moja ulubiona robota, ale jeżeli chcecie zobaczyć jeszcze jakieś inne, to na pewno też je zrobimy. Ale to, tak jak powiedziałam, to jest moja ulubiona robota, bo jest prosta, szybka i przyjemna, a ja lubię ogólnie... To jest chyba takie, no naprawdę powiem wam szczerze, że jak byłam dzieckiem, to robiłam najczęściej, a teraz jestem stara, mam 20 lat skończone i... A i tak mleko pod nosem, więc... Powiem wam szczerze, po 20 roku życia wasze życie się praktycznie nie zmienia. Idziemy zobaczyć, czy jeszcze jakieś make-upy dla mnie mają. Ogólnie wyszedł mi mega długi ten odcinek, głównie ze względu na mojego fejla, więc ja się wam go postaram wyciągnąć. Aha, bo tu jest siłownia, to nie tu. To jest druga strona. Głównie przez mojego fejla wyszło, jak wyszło, więc bardzo, bardzo was przepraszam, postaram się to powycinać tak, żeby rzeczywiście się udało, no ale tak samo dotarcie z jednego punktu do drugiego tutaj jest ciężkie. Makijaż mamy jakiś nowy? O, biała kredka, dobra, to sobie kupimy białą kredkę. Manikur nie mamy, nowego mani. Więc idziemy do domu, pójdziemy odprowadzić mamitę. Jak miło, że pomagasz mi nieść te ciężkie torby z zakupami. Jeżeli idziecie, to zawsze musicie odprowadzić swoją mamitę. I tak, nie wiem też, czy to, że jej słoneczko podrosłam, to czegoś nie dało, ale spróbujmy pogadać z naszą przyjaciółką. Co? Nie mówisz chyba poważnie. Ale nie możesz... Jak? Nie, nie to miałam na myśli. Co masz do powiedzenia? Naprawdę tak myślisz? Dobrze, posłuchaj mnie. Dobrze, później. Chyba zaczynają się powoli nie lubić, mimo że gadają i spędzają ze sobą czas, to strasznie często po sobie jadą. Trochę mnie to przeraża. Nie wiem, co o tym sądzić. I tak jak mówię wam, jedna rzecz, która mnie trochę wkurza, to to, że nie mogę sobie gierki zapisać. I zobaczymy, co się stanie, jak spróbuję ją przebrać, bo teraz obczajmy sobie nowe rzeczy, które tutaj mamy.
Chciałabym to, nie wiem czy mogę, chyba mogę wybrać tylko to. W ogóle tutaj te rzeczy też mają poziom, więc podobno no schodzimy po prostu z jednego na drugi. Kupujemy top, kupujemy, w sensie spódniczkę mamy kupioną, zakładamy buty i tak, tu są te felerne buty. Ona powinna nosić te, a u mnie ona miała te i ja tego nie zauważyłam. No i to właśnie sprawiło, że oni mnie nie chcieli w ogóle, nie? Więc dam jej się jeszcze chwilę pouczyć. A na ten moment, słuchajcie, bardzo wam dziękuję. Jak widzicie, czeka nas super impreza w następnym odcinku i piszcie, co sądzicie o tygodniu, bo jeżeli tak, to wtedy przyszły tydzień będzie cały w moim wymarzonym chłopaku. I na ten moment dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Widzimy się. Pa, pa!